Esperemos que un día has de venir como juez. Te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor, ensálzalo eternamente. Zaczynamy nową, drugą sekcję medytacji nad Księgą Rodzaju u progu Kaplicy Sykstyńskiej. Jest zatytułowana Obraz i podobieństwo. Mam wrażenie, że po długiej wędrówce przygotowującej dotarliśmy do rdzenia poematu. Zaczynają się treści naprawdę fascynujące. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła, a może także współczesnych. Pytaj Sykstyny, jak wiele tu powiedziane na tych ścianach. Jest takie powiedzenie, że możesz pojechać na krańce świata, ale jeżeli nie dotrzesz do głębi swojej duszy, to na co ci się to przyda? Jedną z tych rzeczywistości, które znajdują się w głębi duszy człowieka, jest wstyd. Poczucie wstydu z powodu nagości. Papież nauczał w katechezach mężczyzną i niewiastą stworzył ich, że ludzie przyzwyczaili się do poczucia wstydu i przechodzą nad nim do porządku dziennego, niewiele myśląc na jego temat. Lecę przez Kair do Rzymu. Być może uda się na własne oczy zobaczyć Kaplicę Sykstyńską. Chcę przyjrzeć się z bliska, co mówi papież na temat poczucia wstydu z powodu nagości, gdy przygląda się freskom Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Jestem przekonany, że to, co odkryję dzięki papieżowi i dzięki freskom w Kaplicy Sykstyńskiej, będzie podobne do tego, co właśnie oglądamy, do wzniesienia się ponad ziemię. Mijamy właśnie wybrzeże egipskie. Lecimy koło sławnej Aleksandrii, pierwszego centrum starożytnego chrześcijaństwa wschodu, do Rzymu, pierwszego centrum starożytnego chrześcijaństwa zachodu. Poczucie wstydu z powodu bycia rozebranym jest doświadczeniem tak zwyczajnym, prozaicznym, że przyzwyczailiśmy się do niego. Papież jednak widzi w poczuciu wstydu ważną, głęboką, podstawową prawdę o człowieku. W poemacie pyta się, byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Nie jest to pytanie retoryczne. Papież chce odnaleźć odpowiedź na to pytanie w dziele Michała Anioła, ponieważ malarz jest tym, który widzi, jest człowiekiem widzącym głębiej.
papież wątpi też, czy odpowiedź tę może znaleźć we współczesnym pokoleniu. Są tego dwa powody, które odnaleźć możemy w jego katechezach mężczyzną i niewiastą stworzył i we wcześniejszej książce Miłość i odpowiedzialność. Pierwszym powodem jest to, że żyjemy tak bardzo na powierzchni zjawisk i nie potrafimy odczytywać sensu pierwotnych ludzkich doświadczeń. Zastanawiałem się nad tym kiedyś we Florencji, gdzie przed ratuszem wystawiono wiele nagości, a pośród nich ludzie, którzy nie wydają się być tym poruszeni, nie zastanawiają się nad głębszą interpretacją tej nagości. Louis Bouilhet, mówiąc o liturgii czasów renesansu i baroku, ukazywał, że w miejsce biblijnych pojęć i figur wprowadzono symbolikę mitów pogańskich, kompletnie obcych chrześcijaństwu. Mówił też, że w tle tego zabiegu artystycznego był gwałtowny głód życia, życia zarówno zmysłów, jak i umysłu, odczuwany przez ludzi tamtego okresu. Głód raczej skryty pod maską neopogaństwa, które zapożyczyli od starożytności, niż rzeczywiście wyrażony przez nie. W reakcji wobec ducha średniowiecza głód ten odrzucił ascezę, trzeźwość i prostotę tradycyjnej liturgii. Pragnął nadludzkiego zamiast nadprzyrodzonego, o czym świadczą obrazy Michała Anioła. Czerpał przyjemność w tym, co ogromne, bardziej niż w tym, co wielkie, o czym świadczą posągi świętego Jana na Lateranie z ich histerycznymi gestami oraz grób Aleksandra VII u świętego Piotra. Drugim powodem, dla którego Jan Paweł II nie chciał pytać się współczesnych o to, czemu Adam i Ewa nie wstydzili się nawzajem siebie, jest to, że jest różnica między stanem pierwotnej niewinności, a stanem, w jakim się obecnie znajdujemy. Stanem pełnym pożądania, namiętności, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy kogoś nagiego. Kyrie eleison, 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 Kyrie e